Witam Państwa, Jeep Renegade z silnikiem 1.6 o mocy 110 koni z 2017 roku. Pod osłoną znajdują się wtryskiwacze, a pod akumulatorem mamy reduktor, nad nim jest filtr fazy ciekłej, a tutaj znajduje się filtr fazy lotnej. Centrala sterująca jest na grodzi. Przejdźmy do wnętrza, a we wnętrzu przełącznik przed skrzynią biegów. W aucie został zamontowany zbiornik, mówimy duży, jest on 85-litrowy, do którego wejdzie, 75-litrowy, do którego wejdzie 60 litrów gazu. Pozwoli na przejechanie w tym aucie na 600 km. I spójrzmy na wlew pod klapką, na nakręcaną końcówkę. Instalacja BRC. Wyniosła 2900 zł i zwróci się po przejechaniu około 13 000 km. Dziękuję za przyjazne do kolejnych odcinków.